Hej, siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z Watch Dogs i lecimy na kolejną misję bez zaproszenia i coś mi się zdaje, że nasz kumpel również tutaj będzie, z którym rozmawialiśmy pod koniec ostatniego odcinka, ale zaraz zobaczymy. Podobno mieliśmy się z nim spotkać. Zobaczmy. Yuri? Hej, co to jest? Come run back and find out. Told you. He's bringing the boys. Ah, Jesus. I thought you meant the explosives. Then I would have said I was bringing the girls. But I brought that too. No, I need some help. I was hoping you could involve these guys in a gangland shooting of some sort. I got a few loose ends I need to tie up, and, you know, you do owe me those favors. I don't owe you anything. Now give me the explosives, something I can carry. Fine. These two nutsacks are some unfinished business from a Gabonese job. You should have seen the way that they tried to take me out. I am driving this beast of a muscle car right out of the 70s. You know when an automobile accident was still called a fucking car crash? Go. Yeah, so these geniuses here think they're gonna ram me off the road with some plastic eco-friendly shit bug. It just makes this weird ping and bounces off into a parked van. Here, hold that. Great. Thanks. This is what I have for you. It's a sticky bomb. See? It sticks. Cool, huh? Hmm. So these two idiots are sitting in their car moaning and whining. They're all fucked up. I don't know whether to laugh at them or scream at them. Finally, I just pulled out my .45 and slammed a couple of rounds into their fat faces. So that's what I have. Do you deal with all this for me? No way. We could just do that. Do that. Yeah, it's like a practice round. What do you think, fellas? Practice round? Jordy, I don't need a practice round. No, just let me get a little clearer. Jordy! Fuck. Ha, próbny wybuch. Ej, on jest dobry. On jest naprawdę dobry. Jej. Dobra, pełno. Zniszczę ciężarówkę za pomocą IDIC. Wybierz IDIC w menu uzbrojenia, trzymaj G, aby celować, puść, anulować rzutku, aby zdetonować. Okej. Okay. A które to jest? O! Jest, super. I teraz tak, muszę to zniszczyć, no to rzucajmy. To się przylepia, nie? Odsunę się. Rozwalone. No to chyba są zadowoleni z tego, że zrobiliśmy wybuch próbny. Obejrzyj pełny samouczek. Nie chcę oglądać pełnego samouczka. Lecimy wykorzystać te bomby, które dostaliśmy od Yuriego. Yuri chyba się oddalił na dosyć, no, znaczy dosyć daleko. No nic. Dobra, lecimy bez niego. Mam nadzieję, że damy sobie radę, ale zaraz. To nie ja! Ja tego nie zrobiłem, przepraszam. Nie wiem, co się stało. Chyba, że... Aha. Aha, chyba, że dopiero tam to wybuchło. Dobra, mniejsza. Co my tutaj mamy? Czy ja na ten teren mogę sobie wjechać? Tak po prostu, o. Nikt mnie tutaj nie będzie szczuł i tak dalej? Tam muszę dotrzeć, więc trzeba chyba się rozpędzić. Hopsa! O, no prawie jest, dobra. Słaby ten samochód jakiś. I tyle. Kolejna brama. Widzę, że tutaj niby nie można wjechać. Tam, jak nie można. Znajdź film z monitoringu, aby zaplanować atak. Nie wiedziałem, że tutaj się tak rozwala. Ładnie. Dobra, znajdźmy ten film. Co my tutaj mamy? Wykryto słaby punkt, osłona. O, a co to jest? Nie chcę się wspinać. Chcę znaleźć to, co jest. Tu nie. Może gdzieś tutaj. Rolety?
Aha. Rolety. Aha, będzie przynajmniej jaśniej. Dobra, szukajmy tego filmu z monitoringu. To? Nie. Tu coś powinno być chyba. Bad bug. Nikogo tam. No już to odtwórz nagranie. Wypad. Nic nie widzę. Just trying to figure out where these guys meet so I can have some surprises waiting for them. Booby trap fun. Coś mi się zdaje, że spotykałem się tutaj w pobliżu. Miejsca gdzie jestem. No i tak też mi się zdawało. Przygotuj zasadzkę na zabójców. Ale zaraz. Jak? Jeszcze raz, ja nie pamiętam. O. Dobra, tutaj jest miejsce, gdzie mogę podrzucić sobie tą bombę. Tak? Tak. Cyk. I tutaj mamy parę innych miejsc, na które możemy podrzucić sobie bombki. Cyk. Jak fajnie, że to mi pokazało, bo inaczej to bym, kurde, ten zapomniał. Jeszcze jedno gdzieś było. Raz tu. A, ja nie wszędzie to podłożyłem, bo nie wszędzie jestem w stanie to podłożyć. Ale podłóżmy jeszcze tutaj. Ale już nie mam. Nie mam już bomb. Nie mam już bomb. Także trzeba będzie to zrobić po bożemu. Tak jak zwykle się to robiło, czyli ich rozwalić normalnie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj gdzieś na górę. Mam nadzieję, że tutaj nas nie zauważą. Aha, uj. Dobra, cyk. I czekajmy na nich w takim razie. Czekajmy na nich, zobaczmy, gdzie ja mam możliwość rozwalania tych bomb. Tutaj mam bombę. Tamtej bomby nie widzę chyba, co? Ale stąd powinienem widzieć tą bombę. To jest brama. Gdzie jest moja bomba? Jest bomba jedna. Kończy się czas! Coś mi się zdaje, że to nie będzie takie łatwe. Nie mam tylu bomb, żeby ich wszystkich rozwalić, no ale cóż. Znajdź dobry, nadciągają. Ale zaraz, przecież ja mam dobry punkt obserwacyjny. Chyba. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dzień dobry. Kabum. O, shit. Kabum. Kogoś jeszcze mam rozwalić? Aha, bo oni tu jeszcze przyjadą pewnie. Tam jedna bomba jest, więc niestety jedną źle troszeczkę rozwaliłem, no ale. O, idą tu. Jeszcze nikogo nie widzieli. No chodźcie panowie, chodźcie. Pau! O kurde. Jaki help? Czy ktoś tutaj wołał posiłki? Mam nadzieję, że nie. Aha, oni ze wszystkich stron wychodzą.
O, siema. Dobra. Oj, 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 coś tam kolegom nie pasuje, co? Coś kolegom nie pasuje. Ktoś jeszcze tutaj wpadnie na imprezkę? Yeah! Chyba mogę spadać. Nawet bez podkładania tych materiałów wybuchowych byłem w stanie spokojnie ich tutaj wyeliminować. No ale jak tak chcieli, to niech będzie. Ktoś dzwoni. A jeden odbierzesz? Aha, skakuj telefon. Dobra, to nie mój. To nie mój, to nie mój, to nie mój, idę. No był on tu wcześniej już. Taki psikus. Haha, namierzymy cię teraz, kolego. O! Chyba faktycznie się zorientował, że... No nie! I zepsuł mi mój cały plan. Chodźże tu. Obezwładni, ale ja muszę najpierw dojść do jakiegoś... O, właśnie. Dawaj, 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 dawaj. To jest dosyć ciężkie do prowadzenia, no ale niech będzie. Wolałbym nie trafić w żaden samochód. Okej, widzę cię, kolego. Jakoś jedziesz takimi opłotkami, czyżbyś nie chciał jechać przez światła? A nie, jednak wyjeżdżę na drogę. Dobra. No to co my możemy tutaj mu zasponsorować? Neutralizacja. Bang, bang. No i co, kolego? Mogę w niego strzelać? Ej, nie mogę do niego strzelać, to mnie drażni. Dlaczego? W GTA można było strzelać na tym... Na motorze. Widzę, że już się trochę dymi, więc pewnie jak... O, jeszcze jedna dziura, widzę. No, kolego, wysiadamy. Ej, 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 ej! No wysiadaj, Aiden! No chyba ty jesteś niepoważny. Mam go obezwładnić, czy mam go... No właśnie. Jest i obezwładniony. A mogę go dobić, czy nie bardzo? Nie, dobra. Mniejsza. Nie będę go dobijał. Motocykl raczej to jest kiepska opcja dla mnie, bo pewnie bym w coś walnął. Aha, Aiden, nie możesz przejść. Nie, motocykl to jest jednak kiepska opcja, więc wezmę jakiś samochód sobie taki, o tutaj. Jedziemy do tego Ej, ale mostem mi tutaj możecie opuścić. Człowieku! No, przyjechałem człowieka. I nic się nie stało. Jak miło. Jak miło. Dobra, gdzie jest ten cały bed bug. O. Cik. Pewnie jadę nie w tą jadę w dobrze. O, przejechałem! Czy cywila, przepraszam. Może siedzą na tych ławkach tak przy ulicy. Ja nie wiem. Okej, okay. Zastanawiam się, czy właśnie, bo czasami było tak, że było obezwładnienie jakiegoś typa. O, hello, beautiful. Czasami było tak, że obezwładnienie jakiegoś typa, jak go zabiłem, to też mi to zaliczyło. A kiedy indziej z kolei... Jak go zabiłem, to niestety, ale był koniec misji. Trzeba było to powtarzać. O, przepraszam. Ale tak to jest, jak człowiek siądzie za kółko jakiegoś szybszego samochodu, którego nie jest w stanie pojąć, nie jest w stanie powstrzymać i ujarzmić. Dobra. Warto by było teraz pogadać z Bad Bugiem. Jeszcze w nic nie walnąłem, od tak długo... Dobra, już mniejsza. Oj, mniejsza. Już nic nie będę mówił. Wąskie te uliczki jak cholera. Nie tutaj. Tutaj. Ale nie pokazuje mi często drogi pod prąd. I to mnie drażni, bo mógłbym o wiele szybciej pojechać. Ale nic. Tak też niech będzie. Ło! O! Było blisko. Ups!
Bedbug zauważył cię. Nie. Wjechałem mu w dupę. Aha. Aha. Aha, czyli to... Dobra. Jak mi grę zapisało chamsko gdzieś tutaj w ogóle za tym. Za jakimś winklem. Cały czas blisko, blisko, blisko. Nie zauważy mnie. Nie zauważy mnie. Jestem ninja. No. Pogadajmy z nim. Job for you, but it's not a job for Tyrone. It's a job for Bedbug. I'll be in touch. But what is this? Come on, man. No stary. Mam dla ciebie robótkę, a ty co? If somebody's after me. They're all dead. You gotta get me out of here. You fucked in the head, man. Listen to you. Uciekli! To jak mi przykro! Jak mi przykro! No way, man. Iraq would kill me. Yeah. What will he do when I send him everything I've got? You want to see more? No. Just erase this shit, please. Well, you play along like a good little bug, and I will. I'll be in touch. Nie ma to jak szantaż. Szantaż dobry na wszystko, byle tylko nie małymi dziećmi. To jest główne zastrzeżenie. Dobra, misja wypełniona. W takim razie mam nadzieję, że będę mógł teraz dostać się tam, gdzie nie mogłem, tak naprawdę. Otrzymano... Co to było? No nic, mniejsza. To jest zbyt... To jest za szybkie dla mnie. Tell me how to get close to Iraq. You ain't getting close to Iraq, man. Forget it. He never comes out. You want to rethink your answer? Wait. The auction. He'll be at Quinn's auction. What kind of auction? Private. Not your normal kind of auction. Invite only. So get me an invite. Who do you think I am? All right. I'll be in touch. Be ready. Czy Quinn to nie był ten gość taki... Ten... Ten taki dziadek, który zabił tego jednego typa? No nic, dobra, jedziemy w takim razie na tą aukcję, co? Yeah, Bedbug's on board and waiting for my call. Let's talk about the access card Iraq was wearing. That's our only way into his room. It's an RFID tag. We can clone it, but you need to get very close. Bedbug says Iraq is in an auction. That's my chance. The auction, yes. Remember that briefcase Iraq had? Hard to forget. Crushed the guy's skull with it. Right. He said it had the guest list inside. You can thank me now, because I've been tracking that case. Now let me check. That was quick thinking. Hey now, watch it! If we get that briefcase, can you find me a name on the guest list? A name I can borrow. Exactly my thoughts. I'm sending the briefcase location now. Czyżby to było tutaj? Okruchy chleba. If I can count on anything, Damian will be working in an angle. He's got another agenda. Okay, right now I need that briefcase. Spoko. Jak nie my, to kto? Śledźteczkę z aukcji, patrz, czy nie zostaje przekazana.
Nie dając się wykryć, no to jest... A, dobra. Ty. Myślałem, że tamci, którzy siedzą przy stołkach, bo oni też są zaznaczeni na minimapie, że... Quinn's guys are pulling some old-school gangster shit. Briefcase swap. Really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? Did they fool CT on us? Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. Czyli śledzimy tego jednego. Z teczuszką. No gdzie mnie tam widzi? Nie widzi mnie. Jak gubię cel, kurde. Powiem wam, że to nie będzie takie proste śledzić go i nie zostać wykrytym. To jest bardzo dużo tych, kurna, bandziorów. Dobra. Czy wy będziecie mnożyć te teczki, czy tylko jedną już będziecie przenosić? I tak będziecie chodzić w kółko tutaj po tym nadbrzeżu? Brawo. Ej, on ma też teczkę jakąś. Pewnie sobie zaraz wskoczy do motorówki. Albo tam podrzuci. No. Aha, i upuści. Tak też myślałem. No to gdzie moja wazmizeczka teraz poleci, co? Jak mam? Jak mam to śledzić? Jak mam to... Jest! Mogę to prowadzić? Ja chcę to prowadzić! Yeah! Tak to ja mogę robić. No przecież chyba raczej pieszo ani samochodem tutaj by nie dało rady śledzić tej łódki. No ale nic. W takim razie, zobaczmy czy... Aha. Oni są w stanie jednak mnie dostrzec. No w końcu muszę śledzić, tak? Tylko gdzie my tu chcemy pojechać, co panowie? I nie macie nikogo, kto by was pilnował od tyłu albo na jakimś nadbrzeżu? Już, spokojnie, już mnie nie widzicie. Będę trzymał się gdzieś z daleka, żeby czasem mnie nie dojrzeli. Jeszcze wśród ludzi to bardzo łatwo idzie śledzić, ale na morzu, jak łódka jedna za drugą płynie, to raczej jest podejrzane. Zatrzymacie się gdzieś? O, czyżby dokowali? Chyba tak. Trzeba by było się tutaj gdzieś zatrzymać. Co z tą platformą? Nic z tą platformą. Dobra, wjechać do środka chyba raczej nie wjadę, bo... No właśnie. Jak mam to śledzić? Zlokalizuj teczkę, nie dając się zauważyć. No to w takim razie chyba trzeba by było gdzieś tutaj podjechać, tak? No już tutaj, gołąbki! Zmykać mi stąd! Na wstecznym sobie podjadę. Chyba, że mogę po prostu te drzwi otworzyć. I to by było ciekawe, jeżeli bym mógł tam podpłynąć. A, widzę tą teczkę. Tylko nie wiem za bardzo jak tam wskoczyć. Aha,
O, nie, 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 nie. Czy ja mogę tutaj wyskoczyć? Aiden, Aiden, umiesz pływać? Umiesz pływać, dobra. W takim razie, oby tylko... Nikt mnie tutaj nie zauważył. Czy jestem w stanie wyskoczyć tutaj? Nie. Gdy jak zgubię zaraz teczkę, to będzie przypalątko. Jest. O. Słyszeli jak biegam. Dobra. No tak też myślałem. Wejdę tutaj, bo usłyszeli jak ja przebiegłem obok nich. Ale mam nadzieję, że to nie zrobi większej ilości problemów. Przejdę sobie tutaj. Zobaczę, czy jestem w stanie jakoś tutaj powysadzać ich wszystkich. Kamera. Może wezwać posiłki. Kto? Ty możesz wezwać posiłki, tak? A tamten co? Z babcią? Co tydzień dzwoni do swojej babci. No dobra, no mniejsza z tym. Wypadałoby takiego jednego jegomościa zabić, żeby nie mieć problemów. A zwłaszcza jego, dlatego że on potrafi wezwać posiłki. Okej. No i mamy chyba co chcieliśmy, co? No nie wierzę. Kto? Whatever this auction is, club's not taking chances. Shit. Security will be tight. Okay, so we'll find you a suitable identity. Not a regular. Someone from out of the country. Guy they won't recognize. Okay. Shit, 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 shit. This one. Can you pull off a Mr. Bang? I don't think so. Any Europeans? Nicholas Crispin. 32 years old. Oh, nie. Dobra, jest przypał. Przypał! Oh my god. Realist's preferences. This man is sick. And filthy rich too. Will anyone miss him? What do you mean miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. No, 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 na górę, na górę, na górę. I can't keep him alive. Oh. No, well, I guess not. My sister's missing, Clara. I'm gonna do whatever it takes to get her. Listen, if this is too much for me. Spadam stąd! Bały! No, I'm fine. Nobody's going to miss this dog. This is a good match. He's supposed to pick up his car at the dealership. All right. I'll meet him there. No i super. Nie było to trudne. Nie mogłem tylko oderwać się od tego hakowania tego telefonu, czy co tam było do tej walizki. Nie byłem w stanie się oderwać i kurde, gość mnie zauważył. Siema, co jest? Chciałaś coś ode mnie? Ładny plecaczek, kochanie. Chcesz tą łódkę? Możesz sobie wziąć. Zepnij ją tylko do wody i będzie cacy. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A to co, to jest plac zabaw, czy jak? No nic. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.